Witamy Was w kolejnym odcinku serii Audio News, cyklu, w którym przygotowujemy dla Was przegląd najważniejszych wiadomości ze świata audio. Zapraszam do oglądania. JBL to amerykańska marka znana w naszym kraju przede wszystkim z bezprzewodowych głośników oraz słuchawek wyścielających gęsto półki marketów wielkopowierzchniowych. I choć jest to ważny element oferty tego producenta, to warto pamiętać, że JBL to również kolumny, monitory studyjne czy zaawansowane systemy kina domowego. W ostatnich dniach do magazynu dystrybutora wjeżdża seria Studio 6. Bezapelacyjnie kolumny JBL-a dedykowane są przede wszystkim dla entuzjastów niskich tonów. Ciężko zaprzeczyć, że mocny bas to nie tylko cecha wspólna wszystkich produktów JBL-a, ale i coś, co wyróżnia całą markę. Nie inaczej również jest w tym przypadku. Na serię Studio składają się 3 modele podłogówek, 2 modele monitorów, 1 głośnik naścienny, 2 centralki oraz 2 suby. Kolumny oparte są na jednocalowym przetworniku kompresyjnym zabudowanym w tubie. Model flagowy oznaczony numerem 698 to trójdrożna kolumna, w przypadku której za niskie tony odpowiedzialne są 2 ośmiocalowe przetworniki z membraną stożkową typu Polybass. Deklarowane pasmo przenoszenia zaczyna się już od 36 Hz. Wszystkie modele oparte są na bass refleksie skierowanym do tyłu. W monitorach zastosowano przetworniki o rozmiarach 13 oraz 16 cm. Subwoofery z kolei generują dźwięk poprzez membrany o rozmiarach 25 oraz 30 cm. Jeżeli Twoje miejsce słuchowe znajduje się blisko ściany, warto zwrócić uwagę na model 610, który idealnie sprawdzi się w sytuacji, w której brakuje miejsca na stędy i tradycyjne surroundy. Mamy tu bowiem do czynienia z konstrukcją naścienną, która choć swoim kształtem przypomina rozwiązanie dipolowe, to jednak jest to tradycyjna kolumna. Na uwagę zasługuje również wyższy model kolumny centralnej, wyposażony w aż 5 przetworników. Podobnie jak targi w Monachium, Audio Show również wznowiło swoją działalność. Drugie co do wielkości targi sprzętu audio-wideo w Europie rozpoczną się jutro i potrwają do niedzieli. Wydarzenie jak zwykle odbędzie się w Warszawie. 24. edycja targów zorganizowana będzie na powierzchni o łącznym rozmiarze 2000 m2. Impreza ma na celu prezentację najnowszych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Komfortowe warunki zwiedzania oraz testowania sprzętu zapewnią loże VIP PG Narodowego oraz hotele Golden Tulip i Radisson Blu. Na miejscu możemy zobaczyć wszystkie elementy domowych systemów audiowizualnych, wliczając w to telewizory, systemy stereo, kina domowe czy słuchawki. Nie zabraknie tam również systemów analogowych. Poza samym oglądaniem sprzętu będzie można również wziąć udział w specjalnie przygotowanych seminariach o tematyce audio-wideo. Kolejną niewątpliwą atrakcją będą goście specjalni. W tym roku zaproszono m.in. Natalię Schroeder, Krzesimira Dębskiego czy Marka Sierockiego. Poza tym audio show będzie obfitować w jedne z najbardziej high-endowych systemów. Zobaczyć i posłuchać będziecie mogli m.in. Wilson Audio, którego wartość wynosi 4 miliony złotych. Nie zabraknie również gramofonu za 600 tysięcy, Acoustical Systems Astellar czy słynnych fokali Grande Utopia. Lista wystawców jest imponująca, zatem nikt nie powinien się nudzić. Aby odnaleźć się w gąszczu informacji oraz całej logistyce, organizator przygotował specjalną aplikację, która ma za zadanie ułatwić nawigację po wydarzeniu. Impreza odbędzie się w akompaniamencie muzyki na żywo w wykonaniu Janka Pentz oraz grupy Best Time. IFI to brytyjski producent elektroniki o szerokim spektrum zastosowania. W ich ofercie znajdziemy przede wszystkim DAC-i, przedwzmacniacze słuchawkowe, ale i streamery, zasilacze czy DC blokery. Od niedawna ofertę dopełnia nowy sieciowiec NeoStream. NeoStream to drugie urządzenie serii Neo, która swoją nazwę zawdzięcza zupełnie nowemu wzornictwu oraz nowościach w zakresie funkcjonalności. Na pierwszy rzut oka otrzymujemy Neo IDSD z dodatkowym modułem strumieniowym oraz usuniętym wzmacniaczem słuchawkowym. Nic bardziej mylnego, ponieważ jego wewnętrzna architektura została zaprojektowana od podstaw. Oparte na systemie Linux oprogramowanie umożliwia dowolną konfigurację w zakresie doboru używanych platform streamingowych. Sercem urządzenia jest potężny 4-rdzeniowy procesor ARM Cortex. NeoStream spełnia praktycznie wszystkie współczesne i najważniejsze standardy przesyłu oraz reprodukcji muzyki cyfrowej. Przetwornik DAC obsługuje dane PCM o gęstości 32 bity na 768 kHz, wszystkie formaty DSD, a także MQA. Do dyspozycji otrzymujemy wejście optyczne, koaksjalne, HDMI oraz USB. Posiadacze urządzeń Apple'a będą również w stanie komunikować się poprzez AirPlay, natomiast obsługa protokołu DLNA oraz UPnP umożliwi dostęp m.in. do sieciowych urządzeń pamięci masowej. Nawigację po urządzeniu usprawni dwucalowy ekran TFT wykorzystujący technologię Silent Line, dzięki czemu nie generuje szumów elektrycznych, które mogłyby zakłócać sygnał audio. Pomimo iż każdy fan analogowego brzmienia zdaje sobie sprawę z zalet możliwie najmniej skomplikowanej konstrukcji gramofonu, to jednak automaty w dalszym ciągu cieszą się sporą popularnością. Nie dziwi zatem fakt, że niższe budżety w dalszym ciągu umożliwiają zaopatrzenie się w tego typu rozwiązanie. Przed nami nowy automatyczny Dual CS329.
Nowy model Duala przedstawia firmę jako doświadczonego producenta gramofonów. Świadczą o tym przemyślane rozwiązania oraz zastosowane materiały. Z uwagi na wstępną kalibrację gramofonu jest gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Plinta wykonana została z MDF-u z elementami z tworzywa sztucznego, natomiast talerz odlany został z aluminium. Do dyspozycji dostajemy fabrycznie zainstalowaną wkładkę Audio-Technica AT91. Całość wsparta jest stopami z elastomeru, a przed kurzem i zabrudzeniami chronić będzie zdejmowana osłona. Ogólnie model daje się poznać jako nieskomplikowany gramofon typu plug and play. Ramię o długości 22 cm obraca się, obniża i podnosi samodzielnie po naciśnięciu przycisku. Obroty na talerz przenoszone są za pomocą paska. Do wyboru mamy dwie prędkości, 33 oraz 45 obrotów na minutę. Wielokrotnie nagradzany francuski producent Triangle dorzuca kolejną cegiełkę do puli kolumn z grupy high-end. Magellan Quator to flagowy model jubileuszowej serii wydanej na 40-lecie istnienia firmy. Zobaczmy, co kryją w sobie te zgrabne kolumny. Quator to trzydrożna kolumna podłogowa o wysokości 135 cm, która jest flagowym modelem z serii jubileuszowej Magellan wydanej na 40-lecie istnienia firmy. Oparta na nowym wysokotonowcu ze stopą magnetu, ma zapewnić szerokie spektrum dźwiękowe i wierną reprodukcję detali. Średniotonowiec wykonany jest z celulozy i mierzy 16 cm. Taką samą wielkość zachowują również przetworniki odpowiedzialne za niskie tony. W tym przypadku zastosowano membranę typu SVA, która wykonana została z celulozy oraz włókna szklanego. W tym układzie kolumna osiąga skuteczność 91 dB, natomiast impedancja nominalna wynosi 8 ohmów. Nowe Magellany zawierają również unikalną technologię chłodzenia cewek LHS2 oraz okablowanie opracowane we współpracy z firmą AudioQuest. Zakrzywiony kształt obudowy jest wykonany z kolejnych warstw płyty HDF o dużej gęstości. Co ciekawe, obudowy formowane są pod naprężeniem przez kilka tygodni. Ma to na celu uzyskanie pożądanego kształtu oraz idealnej sztywności. Warto wspomnieć, że jej specyficzna architektura zaprojektowana została w oparciu o technologię ograniczającą przenoszenie wibracji ze ścian i podłogi z PEC. Umiejscowiony z przodu tunel rezonansowy opracowany został z wykorzystaniem wewnętrznych oraz zewnętrznych adapterów w kształcie dzwonu. Tego typu rozwiązanie ma na celu zredukować zakłócenia wywołujące hałas. Pozłatane terminale umieszczone zostały w bloku z aluminium o grubości 11 mm. Kolumna dostępna jest w trzech wykończeniach: Golden Oak, Shadow Zebrano oraz Space Black. Tym razem produkt, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery w Polsce, aczkolwiek nie sposób przejść obok niego obojętnie. Przed Wami ekskluzywny soundbar dla wymagających minimalistów. Spektakularna listwa od Bang & Olufsen to jego topowy przedstawiciel tej kategorii produktów. Boa Sound Theater to najnowszy soundbar klasy premium i dedykowany jest dla entuzjastów muzyki ceniących sobie jednocześnie eklektyzm i wyrafinowany styl. Urządzenie oparte jest na konstrukcji modułowej, która zaprojektowana została tak, aby pasowała do prawie każdego rozmiaru telewizora. Pod maską teatru znajdziemy 12 głośników, w tym dwa wykonane na zamówienie, 6,5-calowe głośniki niskotonowe o długim skoku, niestandardowy współosiowy głośnik centralny, przednie i boczne przedwory oraz dwa skierowane w górę głośniki. Konfiguracja jest wspierana przez 800 W mocy wzmacniacza, która zapewnia poziom ciśnienia akustycznego do 111 dB. Według informacji producenta, system został zaprojektowany zarówno do pracy niezależnej, a także jako centrum konfiguracji wielogłośnikowej. Do tego celu możemy wykorzystać 8 standardowych wejść PowerLink oraz 8 wyjść bezprzewodowych. Nie zabraknie tu również wyjścia eARC, które zapewnia pracę w trybie 4K na 120 Hz oraz 8K na 60 Hz. Urządzenie komunikuje się poprzez AirPlay 2, Bluetooth oraz Chromecasta. Natywnie znajdziemy tu również Spotify Connect, aplikację Deezer, a także obsługę DLNA. Soundbar wyposażony został również w system kalibracji oparty na systemie trzech mikrofonów, w czym dwa umieszczone zostały w samej listwie. Do produkcji obudowy wykorzystane zostały m.in. aluminium oraz szkło. Każdy, kto próbował skompletować zestaw kina domowego w ostatnich miesiącach, wie, jak bardzo ograniczone są łańcuchy dostaw. Niemniej jednak producenci nie próżnują i w dalszym ciągu odświeżają swoją ofertę. Przed Wami zapowiedź amplituderów Marantza w całkowicie odmienionej stylistyce. Nowa seria to również nowa nomenklatura oraz wygląd. Na zestawienie 6 nowych urządzeń składa się flagowy 16-kanałowy procesor, dedykowana do niego końcówka mocy, a także 4 amplitunery AV. Zestawienie otwiera model 70S w wydaniu typu Slim, który będzie w stanie obsłużyć systemy 7-kanałowe. Cinema 60 wspiera taką samą konfigurację, jednak zapewnia znacznie więcej mocy. Modele 50 i 40 obsłużą już po 9 kolumn bez dodatkowego wsparcia, natomiast sam procesor przystosowany jest już do systemów 11-kanałowych. W tym celu należy zastosować dodatkowe końcówki mocy. Co ciekawe, model 50 posiada wyjście na 4 subwoofery. Wszystkie urządzenia oparte będą na streamingowej platformie Heos. Do dyspozycji otrzymujemy również rozbudowaną korekcję akustyki, a także wsparcie dla wszystkich formatów dźwięku przestrzennego, w tym DTS, Dolby Atmos, Auro 3D czy IMAX. Nie zabraknie tu również rozbudowania sekcji cyfrowej. Premiery podzielone są na etapy. Pierwsze modele mają okazać się w drugiej połowie listopada.
W tym odcinku to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, także jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi, piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, do której link znajdziecie w opisie do tego filmu, a także do zasubskrybowania naszego kanału, a także kliknięcia w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco powiadamiani o nowych filmach.